Może szukasz nowej i taniej gamingowej myszki dla gracza, ale jesteś w tym laikiem i potrzebujesz pomocy? A może jesteś niezdecydowany i szukasz rzetelnej opinii? Dobrze trafiłeś? Świetnie się składa, bo mam dzisiaj dla ciebie gryzonia od Redragona w wersji Cobra M711 z dopiskiem W. Czy wyznacznikiem jakości jest tutaj cena? Czy warto zaufać firmie Redragon? Czym się kierować i czy to będzie najlepszy wybór dla ciebie? Zaciekawiłem? No to intro. Siema, mam dzisiaj dla was oto takiego małego, białego gryzonia od Redragona. Czy ten gryzon jest dobry? Jak wygląda jego cena? Jak się sprawuje? No i ogólnie, czy to jest dobre? I jeszcze na wstępie zaznaczę, że tego gryzonia dostałem od producenta, ale to co usłyszycie w tym materiale to jest tylko moja opinia o tym sprzęcie. Zacznijmy może od suchych faktów, czyli z czym mamy do czynienia. Jest to biała, optyczna, przewodowa, gamingowa mysz RGB Redragon Cobra M711W. Gryzoń posiada 8 programowalnych przycisków, by oczywiście ułatwić sobie gaming. Ale to, co pewnie interesuje graczy najbardziej, to jej DPI, a wynosi ono 12400. Oczywiście, możemy ten zakres łatwo regulować jednym przyciskiem w myszy od 200 do właśnie wspomnianych 12400. Przejdźmy zatem do unboxingu i prezentacji sprzętu. Samo pudełko jest ładne, ale to oczywiście kwestia gustu. Od frontu prezentuje się nasz produkt, najważniejsze bajery i logo producenta. Od tyłu więcej bajerów, czyli z czym mamy do czynienia, jak i podpis w języku polskim. Samo pudełko otwieramy od góry, co jest w zasadzie standardem, i wysuwamy plastikową tackę. W środku znajdziemy papierologię i podstawową instrukcję obsługi, lecz niestety nie zaznamy tutaj języka polskiego, a szkoda. Standardowo już chyba od Redragona dostajemy komplet naklejek, niby nic nadzwyczajnego, ale jednak jest to pozytywny dodatek. No i oczywiście rzecz jasna, najważniejsza, biała mycha na prawie 2-metrowym białym kabelku ze złotą końcówką USB. I wiecie co, powiem wam tak, pierwszy kontakt z tym gryzoniem jest naprawdę mega pozytywny. Mycha dobrze leży w dłoni, plastiki są dobrej, jak nie wysokiej jakości, a ogólna jej prezentacja wypada naprawdę nad wyraz dobrze. Pasek RGB, jak i smog, dobrze wpasowują się w biały design myszy. A to, co zasługuje na wyróżnienie, to błyszczący biały plastik, który będziemy dotykać najczęściej. Po pierwsze, jest ładny, ale to rzecz obiektywna, natomiast wydaje mi się, że pod wpływem użytkowania nic tam się nie powyciera, no bo powierzchnia nie jest chropowata, malowana czy w inny sposób wykończona. Po bokach gumowa powierzchnia do lepszego chwytu, co jest standardem, od spodu etykieta, laser i jeden przycisk. Co do samej myszy, jedyne co, to dźwięk klikania jest taki trochę pusty, że tak to nazwę. Ale z tego co widzę, to switche mają wytrzymać około 20 milionów kliknięć. Oprogramowanie do tej myszy znowu jest dedykowane tylko do jednego produktu, czyli mając na przykład dwa sprzęty tej firmy, mamy dwa osobne programy. Natomiast sam software jest mega prosty i mega intuicyjny, mimo braku języka polskiego. Co nie powinno być zaskoczeniem, mamy możliwość ustawiania kolorków wedle naszych wizualnych predyspozycji. W efekcie wygląda to dobrze, nawet bardzo dobrze, no bo świeci się pasek RGB, logo producenta, czyli smog, jak i ruler i przestrzeń dookoła niego. DPI, czyli czułość myszy, a do bindowania i zapisania mamy 5 ustawień, które jak już wspomniałem, możemy zmieniać klawiszem na gryzoniu. Program także umożliwia nam bindowanie klawiszy na myszce, jak i ustawianie makr. A i jest jeszcze parę profili, jakby ktoś widział taką potrzebę, bo nie wiem, użytkuje komputer z 5 osobami. Najważniejsze pytanie na koniec, czyli czy warto zainteresować się i kupić tą mysz od Redragona? Moim zdaniem tak, a tym bardziej w tej cenie. W mojej dłoni leży dobrze, ma kształt uniwersalny, więc większości osób powinno to odpowiadać. Ale dodam jeszcze taką małą dygresję. Akurat to, że w mojej dłoni leży dobrze, nie oznacza, że każdy musi mieć tak samo, no bo akurat to jest bardzo mocno indywidualne. Ilość DPI jest spora, a tym bardziej w tej cenie, plus klawisze do indywidualnego bindowania pod własne widzimisię. Wygląd moim zdaniem to jej największy atut. Biały kolor, jak i dobre, ładne RGB robią pozytywne wrażenie. Gryzoń też jest lekki, co nie oznacza, że jest tandetny, no bo jakość plastików sprawia wrażenie produktu premium z wyższej półki, no i oczywiście dużo droższego. Dobra, cały czas gadam o tej cenie, a nie mówię, ile złociszy taki Redragon Cobra kosztuje. W wariancie białym z dopiskiem W na końcu to cena poniżej 100 zł, a wariant biało-czerwony, jak i czarny, jest jeszcze tańszy. Wspomnę jeszcze o tym, że ilość DPI, jak i ilość przycisków
ptaków na myszy nie zgadza się z opisem w sklepach. Ale spokojnie, nie zgadza się w tą lepszą stronę, bo zamiast 10 000 DPI mamy 12 400 i 8, a nie 7 klawiszy na myszce. Ponoć mają to zmienić, ale mówię tak jak widzę teraz, nie wiem co będzie później. Czy uważam, że Redragon Cobra to deal życia? Powiem to inaczej, myszka jest standardowa z bebechami, że tak to nazwę, w swojej cenie, ale przemawia za nią wygląd, dobre RGB, dobrej jakości plastiki i ogólna prezencja. A czy jest to już wybór idealny dla ciebie? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Na koniec pytanie do was, co myślicie o tym gryzoniu? Może macie jakieś inne alternatywy? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam was do moich innych materiałów, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!